Cześć, witam Was na kanale Kozefce. No i dziś rozpoczynamy naszą przygodę z draftami La Liga. Ehm, jednak dzisiejszy draft takim draftem do końca La Liga nie będzie. Ja czekam na komentarze, abyście dali mi pomysły na drafty oparte właśnie o toccy z Ligi Hiszpańskiej. Jednak e, dziś robimy draft oparty o jednego z tych toców, a mianowicie Karima Benzeme, ponieważ dziś chciałbym zrobić draft, który oczywiście będzie miał 100 zgrania i zawierać będzie przynajmniej 6 Francuzów. ...tylko jest jeden haczyk... ...żaden z tych Francuzów nie może być z Ligi Francuskiej... ...tak jak Karim Benzema... ...który oczywiście um, wyjechał z, ze, swojego, um, ze swojego kraju... ...i reprezentuje barwy Realu Madryt... ...wydaje mi się, że to jest ciekawy pomysł... ...ponieważ oczywiście także z La Liga... ...jest paru um, fantastycznych Hiszpanów... ...jest Griezmann, jest oczywiście Gilles D, um, ...więc jest paru tych zawodników... ...którzy wyglądają naprawdę także interesująco w Ultimate Team... ...wydaje mi się więc, że to jest fajny pomysł... ...jeżeli Wam także się podoba... ...nie zapomnijcie zostawić łapki w górę... ...zapraszam do subskrypcji tak więc 6 Francuzów spoza Ligi Francuskiej i 100 zgrania. To jest naszym wymaganiem. Zastanawiam się, czy ci skrzydłowi są aż tak części. Powiem szczerze, nawet jeżeli są, to my dzisiaj pójdziemy w draft. Znaczy, pójdziemy w formację bez skrzydłowych. Trzech środkowych pomocników mogłem wziąć 4-1-2-1-2. Nie decydowałem się na to, bo jednak ten SPD może być problematyczny. Wolę mieć 3 SP, ponieważ tam możemy wstawić sobie SPO doskonale. Chyba wiecie o co chodzi. Jesteście zresztą bardziej obeznani w tym wszystkim niż ja. Powiem szczerze, Sadio Mane wskoczy sobie na początek, żeby zwolnił nam miejsce w podstawowej jedenastce i tu no, rozdanie bardzo przyzwoite. Co prawda, Wenzemy nie ma, ale jest Ronaldo, fenomeno. No i jest Leo Messi. Normalnie bralibyśmy Brazylijczyka, ale tym razem bierzemy Leo Messiego. No, jest świeżutkim, pachnącym tocem, więc głupio by było go nie wybrać. Tak więc, Leo Messi na sam początek tego draftu. Dalej weźmiemy sobie i Iglesiasa Ale to co mnie martwi jak na razie Żadnego Francuza w tym drafcie nie widzimy Kolejne rozdanie jest bardzo przyzwoite Oczywiście Ronaldinho Gaúcho To jest fantastyczny piłkarz W ogóle sypie nam niesamowicie Ale zasady tego draftu są dla mnie najważniejsze Tak więc pierwszy e, Francuz Spoza Ligi Francuskiej e, Choć jeszcze niedawno grający w swojej rodzimej lidze Wskakuje i drugi który połączy nam się z nim Znakomicie Tak więc jeszcze czterech, e, czterech nam zostało tu Francuza nie ma, jest za to Marcus Jorente z kartą wyglądającą fenomenalnie. Przyznam szczerze, nie mam pojęcia, ile Jorente kosztuje, ale to nie są małe końce, bo wygląda on e, nieprawdopodobnie dobrze. E, kolejne rozdanie to niestety po raz kolejny brak Francuzów. Za to e, jest Jorginho. E, nie ma nikogo z La Liga, więc weźmy sobie e, Hiszpana. E, przepraszam, Franc. E. Włocha po to, żeby zamienić go z Hiszpanem. E, I tu zamienimy sobie Francuzów. To chciałem powiedzieć, a więc no, nie wyszło mi. E, zobaczmy. Prawa obrona. Znów bez Francji. Jest Diogo Dalot. E, jest... Jest tak naprawdę on jedyny nam pasujący, bo inni tutaj zupełnie się nie łapią. Dodatkowo jest Fofana, Okej, okay, tak więc na razie słuchajcie, mamy trzech Francuzów nie z ligi francuskiej, wszyscy są z ligi angielskiej, ale nam to nie przeszkadza. Już chciałem się cieszyć z Kim Pembę, jednak ten oczywiście nie realizuje założeń tego naszego draftu, w przeciwieństwie do Rafaela, Varana, który pasuje nam idealnie. Raz, dwa, trzy czterech francuskich piłkarzy spoza Ligi Francuskiej, tak więc jeszcze dwóch, no i oczywiście pełne zgranie, nikt tu nam niestety nie pomaga, ale rozdanie bardzo fajne, no powiem szczerze, tutaj zaraz będzie można myśleć o budowaniu tych rekordowych draftów, no bo dostajemy teraz naprawdę bardzo przyjemne rozdanie, tu na bramce niestety Francuza nie ma, jest w takim razie moja, który nam tu jako tako pasuje, no muszę powiedzieć w ogóle widząc go i mówiąc o Tocach, mówiąc o Francuzach, jest dla mnie absurdalne, że Ian Myslnier ten bramkarz Leeds United, możliwe, że tutaj jakoś źle wymawiam jego nazwisko, nie dostał karty specjalnej żadnej jeszcze w tej FIFA, jeżeli mnie pamięć nie myli. Co uważam, że jest naprawdę, naprawdę przerażająco dziwne, bo gościu, Ilon on ma lat, z 20 czy, czy coś koło tego, jest podstawowym bramkarzem bardzo solidnej drużyny Premier League. No co mogę więcej powiedzieć? Jakby ja jestem pod ogromnym wrażeniem jego talentu i, i, i boli mnie szczerze, że e, nie, nie zyskał on jeszcze uznania w FIFA. Jest to dla mnie dziwna sprawa. Dobra, wpada nam zawodnik, który się łączy, ale Francuzem nie jest. Dodatkowo, dodatkowo znowuż nie mamy nikogo z Francji. Wydaje się więc, że tu możemy na spokojnie wziąć sobie Cristiano Ronaldo tak dla sportu, bo nikt inny nam tutaj w żaden sposób nie pasuje. No i coraz mniej miejsc. Jest Dimitri Payet. Jest Antoine Griezmann. No tylko problem jest taki. Grizów w podstawowej jedenastce. Zgrania nam nie podnosi. Wrzućmy go sobie tutaj na razie. Sprawia to, że mamy zgrania 88 po, tym, po, tym, po tej jednej roszadzie. No i mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięciu Francuzów. No idealnie pasowałby tutaj Karim The Dream Benzema. Niestety jego na razie nie mamy. Jest Hurricane. No, i ostatnie pozycje. Teraz będzie ktoś ofensywny. Jest Benzema, nie ma Benzemy, jest Kilian Mbappé, ale on nas nie interesuje absolutnie, bo jest Francuzem z Ligi Francuskiej. Zobaczmy, może tutaj szczęście się uśmiechnie. Nie ma znowuż nikogo, kto z Ligi Francuskiej odszedł. Może Bramkarz będzie ciekawy. Niestety, weźmy sobie w takim razie. W takim razie weźmy sobie tak naprawdę Połpa, bo ten może nam zapewnić jeszcze jakieś połączenie, które się przyda. Nie wiem jakie, ale, ale weźmy go na wszelki wypadek. Oczywiście połączyłby nam się z Benem Mi albo z e, Kinem, ale oni wykluczą nam wtedy możliwość posiadania w składzie Fofany, chociaż może Fofana zejdzie na lewą stronę obrony, chociaż w sumie i tak zgranie ma dombele, więc to nie ma sensu. Wezmę Benami i tak po prostu to zrobię. Liczę, że tu zobaczymy Francuza w tych dwóch pikach ostatnich. Jest! Teo Hernandez, tak więc pod tym względem challenge wykonany. Pasuje nam Francuz znakomicie, no tylko pojawia się problem zgraniowy, powiedziałbym. Możliwe, że tego problemu by nie było, gdybyśmy mieli tego, jak on się nazywa Ronaldo Fenomeno, no, chociaż nie wiem czy on do końca by tutaj rzeczywiście nas ratował wiem, że możemy zrobić to tak no i dzięki temu zgranie wygląda już zdecydowanie lepiej, no i co, ostatni element, gdyby to był SPO, Nabil Fekir to by było coś, Nabila Fekira niestety nie ma, jest Robert z Las Palmas, jednak zespół bodaj z Wysp Kanaryjskich jest w sekunda dywizjon więc no nie pasuje nam tu zupełnie ale z drugiej strony nikt nam tu nie pasuje, no bo Mateusz Pereira w ogóle e, Sergio Oliveri, Oliveira Tak samo e, Zela tak samo Więc, więc Marek Hamszyk to już w ogóle Ale jest prze, już widzę w, w Szwecji przetransferowany We, Weźmy sobie tego Robera Tak więc wszystkie pozycje mamy zapewnione To co istotne Francuzów mamy wystarczająco Bo jest e, Griezmann raz Potem dwa, trzy, cztery, pięć No i szósty Fofana problem, problem pojawia się jedynie Jeśli chodzi o zgranie czy jesteśmy w stanie więcej gdzieś go sobie tutaj wykombinować, czy też nie? Próbuję się zastanowić, ale nie wiem. Na napadzie, no nikt nam tego Borchy, Vaje Borchy Valero nie, nie zastąpi, jego tu też nie wrzucimy. Wrzucenie Robera nic nam nie pomoże. Oczywiście tu moglibyśmy dać sobie Jordiego Albę, ale musimy mieć Francuza w podstawowej 11, więc Jordi Alba nas tu w żaden sposób nie ustawia. E, no nic, zobaczmy, no może będziemy menadżer odpowiedni Najlepszy byłby Najlepszy byłby Zidane, bo on tutaj wtedy zgrywa nam wszystkich e, Zobaczmy, no gdybyśmy dostali Zizu, wydaje się, że ta jedenastka będzie na pełnym zgraniu Zidana nie ma e, Mamy 97 zgrania dzięki Gajego, e, Jest Lampard dający nam 98 zgrania i szczerze powiedziawszy, wydaje się, że z Lampardem jesteśmy w stanie mieć przynajmniej zgranie 99. Znaczy zmierzam do... Chociaż może nie, bo wtedy spadnie zgranie Varanowi, kiedy tutaj ewentualnie... Nie, bo Varana możemy sobie obrócić. To my możemy zrobić tu zgranie tak czy siak inaczej. Na pewno bierzemy sobie Lamparda, em, bo był już trener Chelsea. Em, działa tu najlepiej, ale chyba samo odwrócenie Fofany z z Waranem zapewnia nam tu pełne zgranie w tym drafcie, roboczo nazwijmy Benzemę. tak jest, bo jeszcze myślałem, że tu możemy dać pop, ale, ale pop tu tutaj zupełnie um, nie, nie, nie jest potrzebny, więc um, niech będzie moja, um, no to co, słuchajcie piękna sprawa, udało nam się zrobić ten draft, wydaje mi się, że challenge był ciekawy, tak sobie pomyślałem o Benzemie um, i że draft jego imienia w ten sposób wyglądałby um, naprawdę przyjemnie, ja najchętniej dałbym sobie tutaj Jordiego Albe, żeby mieć jeszcze karty Toc, um, ale no tutaj nie będziemy mieli zgrania wtedy, więc e, nie ma co się w to bawić w ten sposób. E, ważne jest to, że challenge został zaliczony i draft sam w sobie wygląda bardzo przyzwoicie, ponieważ mamy raz, dwa, trzy, cztery, e, pięć kart Team of The Season, w tym tę niesamowitą Leo Messiego, która podobno jest fantastyczna. W ogóle bardzo dużo kart dla liga, tak więc duży e, duży tutaj plus dla jej sports Vancouver Canada za to, że poleciały nam tocy z obecnej promocji i, i że było ich naprawdę sporo. To. To mi się podoba i naprawdę ułożenie takiego draftu sprawiło mi bardzo dużą przyjemność e, mamy tutaj powstawiane karty jak widzicie, one sobie schodzą e, powoli, bo powoli, ale e, jest to miłe, że, że hajsik jakiś sobie za nie wpada no a my zobaczymy, co nam wpadnie z paczki, którą możemy otworzyć w tym momencie, ponieważ udało nam się challenge zaliczyć, tak więc wszystko z tej paczki zostaje do sprzedania. Nic quicksolować nie trzeba. Zobaczmy, czy będzie walkout. Niestety walkoutu nie ma, banerów także, więc... No nie najlepiej, nie najlepiej nam się to wszystko poukładało. Max wpada do tego... Max wpada tutaj, do tego jest jeszcze Berge, Suarez. No powiem szczerze... No by, bywało lepiej Absolutnie bywało lepiej Słuchajcie, no bardzo wam dziękuję Za dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że wam się podobało Ja jeszcze po dzisiejszym Znaczy po tym, co nagrałem teraz Nagrywam od razu materiał, który pojawi się w poniedziałek Żeby nie było przerwanej ciągłości odcinków Wiem, że wczoraj nie pojawił się odcinek draft wyzwania Ale był pack opening, który mam nadzieję, że wam się podobał A już pojutrze Dla was będę korzystał z waszych propozycji Więc piszcie, jaki draft w oparciu o La Liga Chcielibyście zobaczyć tym razem Tymczasem za dziś bardzo serdecznie Wam dziękuję. No i co, widzimy się już jutro. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Przyznam szczerze, ja się bawiłem bardzo dobrze.